Cześć, witam Was serdecznie. Lecimy dalej. Forteca Sena, ten łatwy poziom. Dobra, wziąłem sobie teraz łuk. Unieszkodliwimy tego smoczka, który tutaj czaruje. O właśnie, i dostaje ja, a on nie ode mnie. On nie. A on nie dostaje. Tak, bardzo ładnie. O to chodzi. To jest chore normalnie. Dobra, chore, chore, ale trzeba grać. 25, 25. Strzały sobie zrobiłem, łuk sobie chyba dopakowałem na plus 3. Jeszcze sobie inne strzały wziąłem, proszę, zobaczymy te inne. 24, jakieś inne. A daj nam, przecież te chore, żebyś tutaj mnie rozwalał nawet łukiem, no. O, albo tutaj też. No nie dostanie, no nie dostanie, bo to jest niewidzialne ściany, są. Muszę podejść bliżej. I teraz. No, teraz dostanie, no, teraz też. No już nie, teraz już nie. Kurde, niewidzialne ściany. Ale gra. No to jest rąbane na przykład, no pewnie, że tak. No ale dobra, lecimy dalej, nie ma co tutaj już dalej się z nimi. No i to jest to trudne, co spadłem. No ale tutaj jakiś sposób będzie, bo trzeba, widzę, przelecieć. Tak. Niestety. Ale może jeszcze dam radę, bo jestem tu. Więc miałem znów farta. Kurde, co fart. Zresztą proste jest, no ale ja tutaj naprawdę słabo gram. Przyznaję się, że cieniutko, ale do przejścia to jest. No przecież to musi być do przejścia. No pewnie, nawet fartem, ale jest. No i okej, okay. Tutaj pułapka. Tutaj był ten, co go rozwaliłem, bardzo ładnie. Ale fart teraz był niezły. Spokojnie, już teraz to się przejdzie. Tutaj spadnę, to koniec. No to jedyna szansa tędy. Idziemy. Jesteśmy dalej. Boss? Czy nie? Tam boss. Kurde, tu jakiś golem potężny, rzucający. No, teraz weszliśmy na samą górę, tak? No raczej. Raczej tak. I golem rzuca we mnie. Czym on rzuca? Tu co jest? O kurde, jest! O to mi chodziło, ognisko. No nie wierzę, że... W końcu, tu jest chyba jedyne ognisko. Nie rozpalam, mam 13, nie jest źle. Powodzenia. No, to teraz już ich mamy. Tak, na pewno. Gdzie jestem? Tutaj? Dobra, okej. Ognisko. W końcu. A tu co jest? Też coś jest. Kolejne rozgałęzienie. O, rycerz. Ale oni są cięcy. Nie są tacy mocarze. Pierścień na wprost. O. Prawda, czy nie? Dobra, jest następny. Pierścień, rzeczywiście. No jest, sygnet z kamien... No, płytką ognia, tak? To jest przeciw ogniowi pewnie. Obrażenia, ale ja nie chcę tego. Zwiększa obrażenia przeciw ogniowi, tak jest. Czerwona płyta symbolizuje ogień chroniąc swojego właściciela przed płomieniami. No dobra, to jest przeciw ogniowi, bo ten rzuca, tak, ogniem. Dobra, ale my też mamy... Jaką mamy w ogóle odporność na ogień? Cienko. Od... Krwawienia, odkrywanie 100, pchnięcie obronia ognia 172, to jest całkiem dobrze przecież. Nie wiem, czy dobrze, ale idę. Idę dalej. Dobra, tu żeśmy weszli, idziemy tędy. Ten rzuca w nas, tak?
Ale mam ognisko, więc tu już się nie ma co przejmować. Rzucę w nas ogniem. No rzucę, rzucę. Tu jest góra. Tu jest kolejny jakiś mocarz. A, to jest ten z początku, znam go. Ale on łatwy jest. Łatwy. Dawaj go od razu. Dobra, jest dobrze. Jeszcze raz po nim. Nie, on ma tarczę gigantyczną. No to za nim. Proszę bardzo. Tak, on nie był trudny. Nawet na początku łatwo poszedł. Stalowe nogawice. Fajnie. Drabina. Dobra, idę, idę. Tutaj coś też jest. Drabinka. Idziemy dalej. Tu już łatwo będzie. No, sama wieża jest. Ten, kto to mocarz? Tam mocarz na dwa strzały. To jest ten rycerz. Z tego też on był. Rejkard, no, rapier Rejkarda. Nowa broń. Co to za rapierek? Proszę bardzo. Rapier Rejkarda. Fizyczne EB. Dobra. Dziękuję za rapierki. 2 kilo ciężaru. No ale w porządku. Same pchnięcia. Jak ktoś lubi tak grać, to proszę bardzo. Ja tam wolę halabardę. Bloodborne też grałem halabardą. Dobra, mamy tutaj dwie skrzyneczki. Mimik może wyskoczyć, ale nie, mimik to jest... Boskie błogosławieństwo to leczy. Mimik to jakiś tutaj z boku, właśnie łańcuchy się różnią podobno. A tu nie ma mimika. Bo łańcuchy są tak ustawione po prawej stronie. Rzadki pierścień ofiary, co to jest? O kurde, to może być niezłe. Pierścionki zawsze są pożądane. Tylko dobre. Pierścień ofiary, a nie, to był inny, to był rzadki pierścień ofiary. Gdy zginiesz, nic nie tracisz, klątwa znika, pierścień się rozpada. Dobra, ale to jest tylko raz. Jednorazowy pierścień, no to dziękuję za takie coś, ale jest w porządku. Wzięliśmy to stąd, dobra, tutaj tylko chyba to było. Co tu jeszcze jest? Lokacje fajnie są zrobione. Kurde, jaki tu klimat, rzeczywiście, widać całość tutaj. To w 2011 to rzeczywiście robiło wrażenie. I ta trudność tej gry. I powolne, mozolne posuwanie się do przodu, no. Tu jest klimat cały czas świetny. Ja się bawię do tej pory świetnie. W tą grę. Pierwszy raz zresztą w to grałem, bo nie grałem w Dark Souls Remaster. I bawię się wspaniale, tak jak przy Eldenie. Wcale nie gorzej. A momentami nawet lepiej, bo jest świat nie tak rozległy i bardzo dobrze. Można wszystko dokładnie zeksplorować. No dobra, tu chyba wszystko. Nie wiem jak tam na dół zejść. Chyba tutaj muszę, jedyna szansa. Mamy ognisko. Spokój. Dobra, on tu bije cały czas, tak? Kurde, nie wiem gdzie. Tutaj przejdę. Co tu jeszcze jest? Nie widzę nic. No i co to? Początek? Do początku się cofnę? A to? Nie wiem. Dobra, na razie idziemy dalej. Tu przez ten most na górę trzeba do niego, dobra. To idziemy. Rzucę tym ogniem. No jeszcze nie widziałem, że mi trafi. Tutaj, nie te plamy, to on w te plamy chyba rzuca. Dobra, idę. Idę tutaj. Tu można chyba w prawo też. W lewo, też tam muszę pójść. O kurde, rycerze czarni. Nie, to jest ten. Ale on luzik jest na halabardę, to
On pada szybko. Nie jest żaden mocarz, przynajmniej w tej chwili dla mnie. No, proszę bardzo. Pewnie prawda. Tam prawda, kurde. Jaka ściana, gdzie? No nie ma ściany. Skłamał gościu. Skłamał. No nikt nie napisał, że kłamca. No jaka jest iluzoryczna ściana na wprost? Dobra, idę dalej. Tutaj nic nie było. A tu? O, i o tym właśnie czytałem. To jest chyba ten skrót. Dobra, zrobię to. To jest skrót na dół, tak? Proszę bardzo, zamknięte. Kurde, dlaczego? O kurde. A, chyba golema trzeba pokonać. No zobaczymy. Tutaj co jest? Góra, góra, góra. Dobra, idę. Tego minąłem. Golema rzucającego. Ten tu wali z kuszy. Zaraz polegnie. Kurde, ale jak golema? Ten musi się chyba cofnąć do golema. No bo jak? Można go chyba też ominąć. Wspaniały widok, no raczej. ...21 000 oceny. Dobra, tu jest ten golem, i co? No wrócę się do niego, zobaczyłem czy go pokonał. No to chyba dalej będzie, dalej to boss chyba jest. Ale tu widok, faktycznie. No tak, ta gra zachwycała. W tamtym czasie na pewno. Ale teraz też jest super. Mogliby... zrobić Dark Souls 4. Nie obraziłbym się. No co, nic? Gdzie te ściany iluzoryczne macie? Nic tu nie ma. Dobra, idę na niego. Spróbujemy golem. O, tu jeszcze przecież. A, tu muszę wskoczyć, tak? O kurde. O. Niebezpieczny. Skaczemy. Tak, możemy przeskakać. Analog trochę poszedł w lewo i koniec. Jeszcze raz. No i bardzo ładnie. Co tutaj? Niesamowity skarb. No wprost. O kurde, postać. Świetnie. Kto to? Nie umarły. Yes, I remember that feeling, for I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Proszę, przedmioty ma bomby. Duże odłamki ma, po ile? 4000. Jeden sobie kupię. Tytanit ma, to nie muszę tego farmić. Ta, po 10 ile? 5000. Nie chcę tego, bo już tego mam trochę. 17 chyba. Zwykły też ma. Wielki miecz ma. Topór ma, tarcza. Kurde, nieźle. Tą jaką tarczę? Pawęś. Biorę to. 8 koła. Dobra, biorę. Bo to i tak do trofeum na pewno się będzie przydawało. Proszę, tutaj jest set tego. Katarina to jest ten
Hełm Kateriny. Cały secik tego grubasa. Kurde, gdzie ten grubas jest? On mi uciekł. I sygnety ma z kamienną płytą grzmotu. Przeciw błyskawicom i przeciw magii. Dobra. Czyli to jest handlarz, okej. Oh, what is it? There's nothing more to say. I'm finished. End of story. Nothing at all. Fine. Dobrze, w porządku. Tu jest jeszcze dół. Idziemy. Kurczę, jakie postacie poukrywane. Tu byś nie wszedł, nie wiesz, że jest tu handlarz. Kupiec. Gdzie ja idę? Sam dół? Chyba też niedobrze. Przecież górę chcę. Gdzie jestem? Kurde, co tu jest? Idę do niego. Co tu pilnowałeś? Proszę bardzo. Też coś jest. Klucz do klatki. Aha, tutaj ten klucz. Dobra, to będę miał skrót. Świetnie. Tutaj na dół nic nie ma. Okej. Czyli tutaj klucz. No fajnie. Już coś się dzieje. No dobra, koniec chyba tej lokacji niedługo. Bo w poprzednim to ja tyle razy zginąłem, że aż wstyd. A to się przychodzi pewnie w 40 minut tą lokację, a nie w 2 godziny. Dobra, skaczemy na farta. Udało się. No i co, walczymy z nim? Kurde, zawalczę z tobą, bo mnie denerwujesz. Z tyłu, tak? Można z nim walczyć. Masakra, świetnie. Dziękujemy. Golemie. Olbrzymie, co za niego? Nie wierzę, 1000 i nic. Jak tu spadnę? Dobra, nie spadam, to będzie za mechanizmu pewnie. No tak, dobra. A muszę chyba. O kurde, nie wierzę. Muszę spaść? Muszę. Kurde, dobra, spadam. Mechanizm. No. O nie, o kurde. Mechanizm, jeszcze raz skaczemy. Dobra, ale ja mam ognisko, to mogę zginąć, nie? Pewnie, 3000. Ginę i będę szybciej, no jasne. Dawaj. No, ognisko mam tutaj bliżej, prawda? Kurde, no chyba. No jest, bardzo dobrze. Forteca Sena. Ognisko. No dobra, lecimy. Tutaj wszystko. Mamy wszystko wyczyszczone. Dokładnie. Wyczyściliśmy fortecę. Ze wszystkich chyba przedmiotów. No to co? Góra i boss. Dobra, a ten gościu jest cały czas teraz? Ten golem czy pokonany? Jak zginąłem. Kurde, on jest cały czas. Ale bez sensu. W ogóle się nie opłacało go rozwalać. Dokładnie. 1000 za niego. No nie, nie, nie. Dziękuję za takie coś. Dobra, idę na bossa. Głównego. No i mam klucz do klatki. Właśnie. To jeszcze zrobię. To tak. Proszę bardzo. No, teraz to działa ta winda. Dobra, mam skrót na sam początek, tak? No, pokażcie. Kurde, tylko tutaj mi mogą załatwić. Dobra, dobra, ja tu nie chcę. Dawaj do góry. Nie! Dobra, tam, to jest skrót na dół, okej. Okay. Tam jeszcze mogę z tymi na dole zobaczyć, ale dziękuję na razie za nich. Nie chcę sobie psuć nerwów. I tak ich pokonam, ale może nie teraz. Teraz pójdziemy sobie dalej. No i bossa przede wszystkim pokonać trzeba. No dobra, tu jest droga pewnie do bossa, tak mi się wydaje.
No nie wiem, co to za wąza, ale 10 estusów mam tylko. Ten kusznik. Dobra, koniec. Odłamek miał. Dropnął odłamek. Mały. A ten cały czas bije. No i teraz tak. Tutaj góra. Co to jest? Tu już... Aha, dobra, kolejny. O kurde. Co jest grane? Kolejny? Spokojnie, on łatwy jest. On jest prosty. Tak, prosty, tylko jak jestem z tyłu niego. Tak, jest trudny. Kurde, co on odwala? Co on robi w ogóle? Ja przegram do was. Przegrał? Dobra, on... Okej. No w jakiś szał wpadł. Grudka tytanitu, dobra. Spokój jest? Czy jeszcze ktoś? O kurde. To chyba bosiwo jest. Na pewno. No dobra, to tu tylko ten golem był. Olbrzym. Idziemy na bossa. Świetnie. 8 apteczek, bez tarczy, 2 rączki. Idę. Żelazny golem. Kurde, co on robi? Jak go? No na pewno z tyłu. Najbezpieczniej. Trochę dystans. Trochę dystansa. Luz. I bardzo ładnie. I tak trzeba. I tak go. Szkoda. No tutaj bije. Tutaj bije gość. Spokojnie, ale nie jest trudny. Przynajmniej mega trudny nie jest. To jest trudne. Podłoże jest trudne. Luzik, luzik, damy radę. Można spać oczywiście. I trzeba powoli wszystko, bo tak to. Nie da rady. Dobra, 7. Dobra, wystarczy. Jasne, że starczy. No ale boss. Koniec wakacji. W końcu doszedłem. Trochę długo to zajęło. No ale zwiedziliśmy. No i się respię cały czas. Pokonasz tego też i cały czas. Bez sensu to jest. A w innych nie, lokacjach. Tu też jest. Też jest. Skrót otwarzany mamy. Otwarty. Dobra, 7 butelek. No nie, cały czas to samo. Nie ma nic innego. Trzeba go na dystans zachodzić od tyłu. Dokładnie. Bez lokowania zrobimy tutaj na tej arenie będziemy walczyć. No jakoś go trzeba zaś od tyłu, tak? Proszę bardzo. Raz. O kurde, tutaj nie. Tylko raz. Raz. I za nim. I teraz. Okej. Okej. Bije. Nóżką
I pod nim. Tak jest. I luzik jest. Tak jest. I cofanie. I to samo. I pod nóżką. Łatwy jest golem. Tak zrobicie to. Luzik. I po golemie. Tak jest. Zwycięstwo. Rdzeń żelazny golema. Czyli kolejny boss i człowieczeństwo. Kolejny taki fabularny, duży. Obejrzy krąg świata. Tu po nim też zostało coś, ale co tutaj? A tak, jak ja czytałem, że ten do Anorlondo teraz. Po nim. Czy ja chcę od razu do Anorlondo iść? Może jednak nie. Bo to jest Anorlondo, mnie przeniesie. Chyba tak. Bo tu już nie ma innego. Tak, to mi przyniesie, tak przynajmniej czytałem. Jak krąg światła obejrzę, to Anorlondo mi przeniesie do następnej lokacji. A ja sobie jeszcze chcę tę duszę wykorzystać przy ognisku. No może zjedziemy sobie do Andre jeszcze, zobaczymy. No właśnie. Dobra. Tak, przeniesie mnie do Anorlondo, więc ja sobie Anorlondo zrobię już w nowym odcinku. A tu sobie jeszcze tu pójdziemy. Ten cały czas jest. Tutaj są te klatki, mamy ten skrót. Cofnę się do tego. Do naszego kowala z początku lokacji. Tak, to mam apteczek 20. Dobra, spokój. Wcale nie zginąłem. 44 tysiące dusz. Oj, oj, oj. Zaczyna się, ale to już tu sobie ten odcinek tak. Ostatnie te 10 minut. Właśnie się cofnę do początku, bo chciałem to wykorzystać. I tam jeszcze zobaczyć. W sensie. No kupić coś jeszcze. Kupić jeszcze coś chciałem i zobaczyć z tymi na dole jeszcze, bo mnie denerwowali tak, że może jakoś się by się udało teraz. Miałbym trochę poziomu więcej, więc warto by było tam zjechać na dół. Dobra, to założę ten pierścionek tamten, który mi daje szybkie bieganie w tym. To jest to, zardzewiały i idziemy po nasze dusze. 44, to nie, 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 za dużo. Ale zaraz odzyskamy. Luzik. Bardzo dobrze. Kurde, znowu to samo. Jeszcze raz. A, trudno jest się cofnąć tutaj, naprawdę. Budzik może byśmy sobie poszli, albo staminę, zobaczymy. Nie, dwa levele są, 44 to spokojnie dwa poziomy są. No jasne. Bloodborne też wykorzystali te klatki.
to już wcześniej było. Super. No i teraz, nie ma gościa? Jest, nie ma go. Dobra, spokojnie tutaj. Strzela tutaj. Luz. Dobra, w porządku. Pójdziemy sobie do Andrei. Co tu możemy kupić? Tak, ich trzeba też obchodzić na boki. Jak nie, to trudni są. Dobra, jest nasz kowal. Weźmiemy sobie. Tu jeszcze pułapka była. Tu mamy 20 ognisko rozpalone stusów. Więc jest ok. Dwadzieścia, już widzę po ogniu jak się pali. Dobra, 45 plus duszę, ile możemy leveli? 2. Najwyżej duszę się zje. Duszę jeszcze mam, nie? Dumnego wojownika ile daje? Z 1000? 3000, dobrze. Dobra. Bierzemy sobie level. Jeszcze pójdziemy na nich. No, level jest przy tym przodnisku, ale chciałem jeszcze wzmocnić. Tu mam jedną smoczą łuskę. Dwie nawet. Ale to też muszę później... Później to robić. Co ja tu mogę jeszcze? Claymora plus jeden. Nie, nic nie ma takiego tutaj. Ja tu wzmacniałem już różne, ale... To nic nie daje. Ten kamienny bym zobaczył, ale to jest ile siła? 50? Siła 40 na ten mieczek. To pewnie jakaś masakra jest. On się z kolei jeszcze z inteligencją, ale ja nie mam inteligencji. Fizyczne i magiczne ma. No chciałbym to też sprawdzić, ten miecz. Jak ten kamienny bije. On jest wolny, ale może być nawet niezły. Dobra, no to tak robimy. Robimy tak. Robimy poziomy. Jeden poziom mogę. Dobra, więc muszę duszę jeszcze wziąć. I będzie poziom 2. Dwa poziomy wbite. Weźmiemy sobie duszę. To 3000. I dusza bohatera. Kurde, nie wiem. Może nie starczy. A, 8 jest. Dobra, może teraz. 56. Dobra, mogę 2. Teraz tak, witalność. Dostrojenie to jest też magia, że 2 sloty mam. Wytrzymałość, idę dalej. Kurde, też by warto było. Siła raz i witalność wezmę. I witalność, tak wezmę. Dokładnie. Ok. Poziom 70, bardzo ładnie. Idę tych dwóch na dole. Denerwujących spróbować jeszcze z kilka razy, może się uda. Musi się udać. Tak, i następnie się przeniesiemy do Anor Londo. Bo Anor Londo właśnie tam będzie. Przeniesienie się. Mam pierścionek. Idę na tych kurde bydlaków. Dwóch. Jak ich tutaj ugryźć? No ale trudni są. Dobra, tutaj se strzelajcie. No właśnie, tutaj źle jest, nie? Kurde, to masakra to jest. A, może z tej strony. Dobra. No jest bardzo trudny, no prawda. Kurde, jeszcze mnie zahaczył. Nieźle.
Dobra, tutaj jest... Tak. Musisz być z tyłu jego cały czas. No, tylko jak? Może tak. Raz. Nie, on mnie tu bije. Dobra. Dawaj. Jeszcze raz. Kurde, normalnie zaraz padnie. Ale to jest trudne, naprawdę, oni są bardzo trudni. Ale jak wykończę tutaj? Mam jeszcze te 10 minut, wykończę, spróbuję, jak nie to poza odcinkiem. Nie wiem, czy blokować ich można, parować, nie mam pojęcia. No, może tak, no ale tutaj tych mogę zajść, nie? Ale tamten to jakoś się nie dają. Dobra, trzeba pojedynczo ich ciachać. Żadną serią, bo to nie ma sensu. Muszę zobaczyć, co z nich wypada i w ogóle co tam mają. Teraz tak pójdziemy. Kurde, dlaczego? Dlaczego ja z tej strony... Aha, to z tej trzeba może. Tak, z tej trzeba. Z tej jakoś tak z tyłu, o. I dobrze. Dostał. Jeszcze raz, ale on tutaj robi to. Ten jeszcze mi ładuje błyskawice, ten też. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Szkoda. Szkoda. Niestety. Mamy dużo astusa. Luz. Dobra, tutaj teraz jest. No dawaj, 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 dawaj. Ach ty. Kurde, co on robi? Tutaj mnie złapie. Tu mnie łapie. Dawaj, gościa. Dwieście. Mało. On jest bardzo wytrzymały. Niesamowicie. Bardzo. Kolo jest tak wytrzymały, że masakra. Kurde, dlaczego nie dostał? Teraz też, no właśnie, tu się zamachuje, ale nie dostaje. Spokój, spokój, jest dobrze. No niestety, tu jest źle. Jeszcze raz. Do zrobienia są, ale to rzeczywiście ewidentnie są jedni z najtrudniejszych, jakich w tej grze na razie widziałem, tych przeciwników. Przecież to bossowie są łatwiejsi niż ten gościu. Potężne golemy są łatwiejsze niż oni, no naprawdę. Pokonamy zaraz. Kurde, mobki są normalnie mocniejsze niż bossowie główni. To też jest niezbalansowane, dziwne trochę. W sumie w Sekiro... Nie, w Sekiro było inaczej. W Sekiro do bossowie byli mocni. Ale mobki też potrafiły napsuć krwi. Tacy mini bossowie. No to są oni jedyni, są i wszystko tu bym miał w tej lokacji. No tak. Tu. 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 No kurde, nie tu, no. Co to jest? Co za kolo?
Naprawdę ciężko. Ojej! Dobra. No dobra, dostał, ale co z tego, jak i tak mnie załatwia. Masakryczni są. Nawet tutaj, to w ogóle się nie opłaca w tym załuku być, tylko na otwartym polu chyba lepiej. No, tutaj oni, to oni są trudni. Mogę powiedzieć, że naprawdę, to oni są trudni. Pewnie jest sposób, żeby jakoś zachodzić od tyłu, no ale ja jeszcze tego nie znalazłem. I ginę. Dużo im blisko są tutaj. Teraz pójdę, trochę poczekam i pójdę na ten środek. Tam najlepiej było. Jak już jeden padnie, to już drugi jest spoko, no. Bo dużo apteczek jest. I szansa jest. No, skoczysz tu? Kurde, teraz będziesz bił tym. Co atak, co... To inaczej zaczyna. Niesamowite. I teraz zaczął od błyskawic. I tak będzie cały czas robił. Nie wierzę w to. Czy to szok jest? Dobra, odsunę się. Trzeba się odsuwać jednak. Odsunę się. Kurde, nie dostał, nie dostał. Kolu nie dostał, no a ja dostałem. Co to jest? Masakryczny koleś. Najtrudniejszy ze wszystkich przeciwników teraz. W tej grze od początku. A to jest połowa gry. Zdecydowanie tak. Kurde, a może nic za nich nie ma? Nie, no niemożliwe. Na pewno coś jest. Za zabicie zobaczymy, co jest jego. No, ale ja nawet chyba jednego nie zabiłem. Dopiero uczę się pierwszego załatwiać. Kurde, wyskoczyć od razu. Kurde, i to jest beznadzieja. Takie zaczęcie. Tu skoczysz. Skoczysz mi, czy nie? Raz, dwa. Ale tu nie zadam, nic nie zadam, bo baran jest tak trudny, że daj spokój. Ale do końca odcinka z nim powalczę. Jeszcze 15 minut. Jak się nie uda, no to cieniutki jestem. Dwie ręce najmocniejszy jest wtedy. Halabarda jest najmocniejsza, nie ma co tutaj filozofii żadnej. Też można blokować samą tą halabardą, dokładnie. Tylko tamci to trudni są na blokowanie.
No comments. No poginiemy sobie trochę, dlaczego nie, ale denerwujący są. Tak mnie zdenerwowali, muszę ich pokonać. No. Mobilność trochę lepsza, faktycznie, bez mobilności to jest katastrofa z nim. On jest szybki bardzo. Też szybciej ciosy będę zadawał, no właśnie, jasne. Ale słaby też jestem. Bo jeszcze powinienem mieć tą mobilność lepszą. Ale zobaczymy teraz, bez tarczy. Ale już jest lepiej, bo jest ta mobilność, był szybciej zadawane ciosy, dokładnie. No i co dostanę? Kurde, co za gość. Niesamowity jest, jak może tutaj stąd mnie wcelować? Dobra, ten drugi bije teraz. Trudno. Jeszcze raz. Założę jeszcze lżejszą zbroję. Ale żeby nawet jednego nie pokonać, to nie wierzę w to, nie uwierzę, że ja tego nie zrobię. No to ma bardzo dobre te właściwości. To ma 3,5. Co ma tu od magii? Dobrze. Ale nie, tu nie żadnej magii. To ma 13, nie. Dobra, wezmę obojętnie, żeby było mniej. 26. Mam szybkie role, dobra. W miarę, tak? No jasne, że bardziej mobilny, dobra, idę. Tak, bardziej mobilny. Tylko czy to wystarczy? Jak mu zadawać? Może tak. Kurde, z tej strony, nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to chodzi. Dobra, teraz to już wiem. Kurde, nieźle, nie? Mobilność jest ważna w tej grze. Naprawdę. Tak, można uciekać bardziej. No to pewnie, że nie ma szans. Ale spoko jest, spoko jest. Jeszcze raz. Dwóch niepotrzebnie przyszło.
Tam coś jest? Tam nic nie ma, no ja muszę ich po prostu zabić. Tak, mobilność daje szybkość tutaj w tej walce. I nie da się ukryć, że bardzo dużo HP mają. Olbrzymia ilość. Bo takim mieczykiem, co nie jest opakowany, to tyle razy, że... Tak, szybkie na bossów. Bardzo się sprawdza. Bo ja tu poszedłem na tanka po prostu, żeby mieć dużo obrażenia i dużą odporność. Ale przy tak szybkich tutaj tych przeciwnikach musisz być szybki. Bo inaczej jest bardzo ciężko raczej. No ciężko po prostu. Tutaj przejdziemy też nie można. Kurde, no. Dawaj. No dawaj. Ale mnie załatwiłeś teraz. Kurde, co bonzo. No ale jestem za nim. No jestem. Spokojnie. Jestem za tobą. Teraz też, dawaj. No jeszcze raz. To już drugi jest, tak? Dobra, po mnie. Drugi czy nie? Kurde, wali teraz tym. Dobra. I tutaj, z tej strony, tak jest. Dobra, jeszcze raz, dobra. Po nim. Jeden padł, tak jest. Został ostatni, mamy 15, bardzo ładnie. Co za niego dostałem? Demoniczny tytanik, no i to jest ważna rzecz, no. Dobra, został jeszcze jeden. Chodź tutaj, malutki, chodź. Chodź do pana. Kurde, jak on to mógł to zrobić? Ale to jest to samo, luzik. Teraz jest luzik. Sposób jest. No, szkoda, ale zdążę, tak jest, bo jestem szybszy. Jakbym był wolniejszy, jednak nie zdążył. Dokładnie, chodź tutaj, skocz. Mamy go, dobra. Mam nadzieję, że go da się zrobić. Skocz sobie, tak jest. A ja tu przejdę. No tak, jest sposób, kurde, tylko że trzeba się było trochę nauczyć, no niestety. I trochę było to okraszone śmierciami, ale jest sposób, można. Dawaj, teraz cię zajdę. No, tutaj błąd, tutaj też, tutaj, zajdę cię. Ta, od tyłu trzeba ich zachodzić. Błąd. Tak. Ale wcale nie zabiera mi dużo, jak mam. Właśnie jestem mobilny. Naprawdę, super. No dawaj, skocz sobie. Dobra. A ja cię tak załatwię. Teraz. Raz. I odskakujemy. Tutaj skoczysz, czy nie? Skocz sobie, skocz. Dobra, luzik. Jest sposób na nich. Kurde, błąd. Szkoda. Tu go mogłem ciachnąć chyba, nie? Kurde, a tak mnie ciachnie. Nie ciachnie mnie. Nie może wygrać. Kolejny raz. Teraz ja wygram. Ach ty. Uciekłeś tutaj. Uciekłeś. Kurde, co bossowie. Uciekłeś tu. Dawaj. Uciekamy, na spokojnie, dawaj. Szkoda.
Dobra, dobra. Luzik. No. Zemściłem się za te wszystkie śmierci z wami. Pomściłem to. Demoniczny Tytaniec był 2 razy. Serio? Tylko to, ale to jest dobre, bo to jest do ulepszenia kolejnych broni. Bardzo tutaj to jest pożądane w tej grze, no na pewno. Nie wytrzymam tego. Ginęli pewnie. Ukryta ścieżka na wprost. Chyba żartujecie. Dobra, fajnie. Zemściłem się na nich. Ale trzeba było set, naprawdę. Ta, jednak mobilność jest, kurde, wszystkim. Ja tu w mobilność idę, bo... Bez tego to jest taki tank. Nie zdążysz wziąć apteczki. Nie mówiąc o rolach, nie mówiąc o bieganiu, a tu jest już okej. A jak najszybsze role, to jest gra łatwa, naprawdę, łatwiejsza, no dosłownie. A tank nie zrobi nic, giniesz i żadne odporności ci nie pomagają. No dobrze, wszystko jest ok, jasne. Zrobiona, ta plansza jest cała. Ten level. Więc... Można, a tutaj na górę jeszcze wejdziemy. Tak właśnie, jak się stąd cofnąć, nie? No dobrze, idziemy na Anor Londo w następnym odcinku. Tam się przeniesiemy z tego bossa, co go pokonałem. To przejdziemy do Anor Londo. Ale to już po następnym odcinku. Zrobione. 3 odcinki, ale zrobione. O kurde, tu jest ten. Nie, tam. O! Kurde, tu była ściana? Wow! No przecież tu byłem. Co to jest? Nie no, przecież to jest tutaj. Ta, początek. Jakaś tam ściana. No dobrze. To może tak zrobimy. Ja sobie pójdę tutaj i widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Jak wchodzimy do Anor Londo. Serdecznie zapraszam i dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.